Dzień dobry kochani, witam was serdecznie. Bogusław Czyczotko, Radio Rebeliant w ten piękny słoneczny dzień. Moim i waszym gościem, przede wszystkim waszym gościem jest pan sędzia Igor Tuleja. Dzień dobry panie sędzia. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. My również dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia. Jak zwykle szybki kontakt, szybka decyzja, co nas cieszy. No nie może być innej rozmowy jak wybór prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, sędzia Wesołowski na czele zgromadzenia, skąd asygnatum premiera. Zapytam wprost, panie sędzia, czy pan czuje się zdradzony przez Donalda Tuska? Rozczarowany, na pewno rozczarowany, bo wszyscy pamiętamy, że dzisiaj rządzący do ostatnich wyborów parlamentarnych szli pod sztandarami, na których była wypisana praworządność. Natomiast taka decyzja pana premiera Tuska, który firmował swoim podpisem decyzję o zrobieniu neosędziom przewodniczącego tego zgromadzenia, które wyłoni prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, no jest jakimś zaprzeczeniem praworządności, bo neosędziowie nie są sędziami i pan premier, składając podpis pod nominacją takiego neosędziego na osobę, która ma kierować zgromadzeniem sędziów Sądu Najwyższego, które wyłoni prezesa, tym samym chyba zaakceptował status neosędziów, co jest dużym rozczarowaniem i nie ma to nic wspólnego z praworządnością. Na Twitterze, czyli na obecnym X-ie, no jest mega burza. Premierowi się dostaje po uszach. Czy słusznie, czy nie, to pozostawiam jakby w komentarz do przyszłości. Każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Jak pan sądzi, to jest jakiś deal z prezydentem? Coś było ważniejszego niż ta kontrasygnata? Od strony pewnie politycznej zapewne. Mam wrażenie, że w tym momencie pan premier zachował się po prostu jak polityk, a nie jak obrońca praworządności. Gdyby rzeczywiście chodziło o jakiś deal, o jakieś kupczenie praworządnością, no to byłoby fatalnie, no bo pewnymi wartościami nie można handlować, pewne zasady nie podlegają jakimkolwiek negocjacjom. W to wierzyliśmy i to były nasze hasła przez tych ostatnich 8 lat. Jeśli dzisiaj rządzący postępują w ten sposób, to tak naprawdę ich rządy nie różnią się wiele od rządów Zjednoczonej Prawicy i wychodzi na to, że te wartości gdzieś tam zostały zgubione. To byłoby fatalnie, bo nawet jeśli miałby być to jakiś cudowny polityczny deal, no to wszystko to ma krótkie nogi, bo po prostu wartościami się nie handluje i prędzej czy później trzeba będzie zapłacić za to cenę. No wartości to jest fundament. Wierzyliśmy w to, jestem przekonany, że ciągle w to wierzymy. No ale też warto pamiętać o tym, co mówiliśmy przez 8 lat, że każdej władzy, bez względu na to, czy rządzą biali, fioletowi czy inni, każdej władzy musimy się patrzeć na ręce. To jest rola społeczeństwa obywatelskiego, rola obywateli i prawników. No i też widać jakby ta sytuacja pokazuje plusy właśnie tych ostatnich 8 lat, że chyba mamy to społeczeństwo obywatelskie. To nie jest tak, że ludzie są obojętni, że czegoś przez te 8 lat nauczyliśmy się, że ta nasza świadomość prawna też poszybowała gdzieś w górę. Kto by kiedyś łamał sobie głowę nad jakimiś neosędziami, nad wyborem prezesa jakiejś izby w Sądzie Najwyższym? Możemy być z siebie dumni i powinniśmy robić swoje, nie zniechęcać się. No, tacy są politycy, ale my obywatele kierujemy się wartościami i będziemy tych polityków rozliczać.
No właśnie, odnośnie rozliczenia, czy spodziewa pan się, albo inaczej, czy pan Donald Tusk powinien się teraz spodziewać protestów w obronie praworządności i to pod swoją kancelarią? Myślę, że to jest dobry pomysł. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo o praworządności trzeba zawsze pamiętać, codziennie. Nie tylko o niej mówić, ale też o nią walczyć, jeśli jest taka potrzeba. Nie widzę przeszkód, żebyśmy znowu wyszli na ulicę i protestowali i przypominali politykom, że wartości są czymś najważniejszym. Warto pamiętać o tej deklaracji, za co dziękuję, panie sędzio. W takim razie, czy konsekwencje tej kontrasygnaty, bo o tym mówimy cały czas, one w przyszłości są do naprawienia? Mam tutaj na myśli zmianę gospodarza Pałacu Prezydenckiego w przyszłości. Trudno mi sobie wyobrazić, w jaki sposób to mogłoby zostać naprawione. Trzeba się liczyć z tym, że ta decyzja pana premiera będzie skutkowała wyborem nowego, starego prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na kolejną trzyletnią kadencję. No i takie będą skutki, że jedną z najważniejszych izb w Sądzie Najwyższym, w najważniejszym sądzie w Polsce, zapewne będzie kierował jakiś neosędzia albo osoba wybrana przez neosędziów. Gdyby nie ta kontrasygnata, no to nie doszłoby do wyboru nowego prezesa sądu, nowego prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Mielibyśmy pełniącego obowiązki, czyli sędziego najstarszego stażem w Izbie Cywilnej i niewykluczone, że ten wybór nowego prezesa Izby Cywilnej nastąpiłby już po zmianie na stanowisku prezydenta. Więc pewnie trzeba będzie się pogodzić z tym, że Izbą Cywilną będzie kierował neosędzia, ale wydaje się i to jest znacznie gorsze, że tak jakby swoją decyzją, kontrasygnatą, pan premier wycofywał się z tych wcześniejszych deklaracji, jeszcze sprzed roku, dwóch, że neosędziowie nie są sędziami, że dla takich osób nie ma miejsca nie tylko w Sądzie Najwyższym, ale też w sądownictwie powszechnym. I wprowadza to potężny galimatias i rzeczywiście myślę, że nie tylko prawnicy, ale obywatele nie wiedzą, co o całej tej sytuacji myśleć. Czy to oznacza, że rządzący wycofują się z wcześniejszych deklaracji, że pan premier zmienił swoje poglądy? No, to są politycy. Najważniejsze, że my, obywatele, ciągle jesteśmy tacy sami i tych wartości nie zmieniamy i nimi nie kupczymy. Panie Ingorze, panie sędzio, a pan jako obywatel oczekiwałby, czy oczekuje w tej chwili, że premier wyjdzie i powie, dlaczego to zrobił, czy raczej klamka zapadła i musimy poczekać? Czy według pana to by było wskazane, żeby premier się wytłumaczył w tej chwili właśnie? Wydaje mi się, że jako obywatele możemy liczyć od rządzących, bez względu na to, czy jest to premier Tusk, czy jakiś inny polityk, żeby tłumaczyli nam swoje decyzje. Wierzę, że pan premier wytłumaczy, o co w tej sytuacji chodzi. Żyjemy w demokracji i nie wykluczam, że tak się stanie. No, pan premier nie ma problemów z tym, żeby jako polityk powiedzieć przepraszam, ale sam jestem ciekawy, dlaczego, co nim kierowało. Ja przyznam też, czekam. Nie oceniam jeszcze, przyznam wprost, że poczekam. Mam swoje zdanie, ale to... To też może to, co się wydarzyło we wtorek, też nam pewnie przypomina to, o czym mówiliśmy przez tych ostatnich 8 lat, że
najważniejsze są wartości i zasady. No, ludzie potrafią się zmieniać, to pokazuje historia, no ale zasady i wartości są czymś trwałym i to jest ważne. Tak się zastanawiam, kiedy obywatele pokażą na zewnątrz, że liczą na to, żeby premier jednak się z tego wytłumaczył. Dobrze. Panie sędzio, skoro już pana mamy w naszym studiu, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję, to chciałbym na chwilę odejść od tego gorącego tematu, bo pewnie jeszcze będzie wiele komentarzy, więc dajmy też szansę innym. Ale w przestrzeni medialnej pojawiły się dwa nazwiska, w zasadzie imiona z nazwiskami niepełnymi, czyli Michał K. i Paweł Esz, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz założyciel firmy Red is Bet. I tutaj do Pawła Esz chciałbym w tej chwili nawiązać. Jego obrońca w mediach złożył oficjalnie deklarację, że jego klient liczy na list żelazny. Oczywiście ten list żelazny musi być zważony przez prokuratora, a przede wszystkim przez sędziego, czy przez skład sędziowski. Ja bym chciał się zapytać, czy dla sądu ważniejsze jest, żeby mieć tą osobę tu i teraz i móc przeprowadzić cały proces, czy jeszcze dać szansę organom ścigania, które no, będą się najprawdopodobniej zajmowały doprowadzeniem Pawła Esz przed wymiar sprawiedliwości. Taki list żelazny to jest bardziej ratunek, czy faktycznie on może mieć taki pozytywny skutek, jeżeli zostanie zaakceptowany przez sąd? List żelazny powoduje to, że czy to podejrzane, jeśli jesteśmy na etapie postępowania przygotowawczego, czy oskarżony, jeśli sprawa już trafiła do sądu, odpowiada po prostu z wolnej stopy. Jeśli podejrzany, oskarżony ma możliwość ustosunkowania się do stawianych mu zarzutów, może w sposób aktywny się bronić, no to na pewno ten materiał dowodowy jest pełniejszy, jest bardziej wartościowy. Więc z punktu widzenia procesu karnego, co do zasady, lepiej, żeby była ta równość broni zachowana na sali sądowej i żeby ci przeciwnicy procesowi rzeczywiście mogli stanąć naprzeciwko siebie. Natomiast decydujące będzie stanowisko prokuratora, jeśli prokurator będzie oponował wydaniu listu żelaznego, tutaj sąd będzie miał związane ręce. Przepraszam, to dopytam, bo rozumiem, że taki wniosek musi być rozpatrzony, bez względu na to, czy prokurator się zgadza, czy nie, sąd musi podjąć decyzję, tak? Taki wniosek trafia do sądu, sąd okręgowy, wydział karny pierwszoinstancyjny na posiedzeniu rozpoznaje taki wniosek na posiedzeniu. W posiedzeniu uczestniczy i prokurator, i obrońca podejrzanego, mają prawo zająć stanowisko. Czy to jest jakiś bonus? No też oczywiście są przesłanki, które muszą być spełnione, żeby taki list żelazny został wydany. O stanowisku prokuratora już mówiliśmy. Też musimy mieć pewność, że podejrzanego rzeczywiście nie ma na terenie naszego kraju. No zobaczymy, jakie będzie stanowisko prokuratora. Prokurator jako ten gospodarz, jak to się mówi, postępowania przygotowawczego, pewnie będzie musiał zważyć wszystkie racje, plusy, minusy, czy jest szansa, aby udało mu się zatrzymać tego podejrzanego, czy rzeczywiście jego udział na tym etapie postępowania przygotowawczego jest niezbędny. Zobaczymy, trudno przesądzać. Bo ja się domyślam, że taka osoba, która się stara o ten bonus, o którym rozmawiamy, no to ona deklaruje pełną współpracę. Co będzie, jeżeli się okaże, że prokurator stwierdzi, no dobra, ale ta współpraca, no sorry, ale ona nie jest na tyle dla nas znacząca i co? No, klient może mówić, co chce, prawda? Więc pytanie, czy ten materiał jest na tyle ważny dla prokuratora? No, można to jakoś zweryfikować? Tak, też trzeba wyraźnie zaznaczyć, że
ta współpraca no to ma wyłącznie charakter formalny, że po prostu podejrzany stawia się na wezwania i bierze udział w tych czynnościach, w których zdaniem organów śledczych jego udział jest obligatoryjny. Natomiast prawem do obrony podejrzanego, oskarżonego jest bronić się no, w dowolny sposób. Może przyznawać się, może kwestionować swoją winę, może składać dowolne wyjaśnienia. No ale też jeśli tego podejrzanego mamy w postępowaniu przygotowawczym, no pewnie łatwiej mu się bronić. Pamiętajmy, że do momentu, póki nie nastąpi skazanie, ciągle mówimy o osobie, która jest chroniona domniemaniem niewinności, o osobie niewinnej, więc taka osoba no pewnie może się aktywnie bronić przedstawianymi jej zarzutami, może składać wnioski dowodowe, może uczestniczyć czynnie w tych czynnościach, choćby przesłuchaniach. No to jest, na tym polega cywilizacyjny proces i tym się różnimy od tego postępowania karnego z czasów minionych, ministra Ziobry choćby. I tu płynnie przeszliśmy do ostatniego wątku i w zasadzie pytań. Pan Michał Woś mówi, że można używać nazwiska, więc tu się nie krępujemy. No wczoraj po wyjściu, kilkugodzinnym wyjściu z prokuratury, gdzie rzekomo odmówił składania wyjaśnień, ale wyjaśniał, nie złożył podpisu, ale już wiemy, że ten podpis nie ma znaczenia, ponieważ czynność była nagrywana, a adnotacja prokuratora przeprowadzającego czynności o tym, że osoba podejrzana odmówiła złożenia podpisu dla sądu, nie ma znaczenia, że tego podpisu nie ma. Czy pan jako sędzia może skomentować w tej sytuacji sposób jego obrony, czyli jakby no, obniżanie rangi prokuratury i wagi tych zarzutów, czy nie można pana tego zrobić u nas? Też jakby zachowanie pana Wosia nie jest niczym niezwykłym. Z takimi sytuacjami, czy to organy ścigania, czy sąd w postępowaniu karnym, wielokrotnie się spotykamy. Bardzo często na sali sądowej jest tak, że oskarżony krytykuje albo wręcz w sposób wulgarny wypowiada się na temat swoich przeciwników procesowych czy sądu, więc my prawnicy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I tutaj jakby zaskoczenie pana Wosia, który ma status podejrzanego, pewnie też nie jest dla prokuratorów żadnym zaskoczeniem. No jedynie podejrzany sam sobie wystawia laurkę takim zachowaniem. Racją jest, że podpis pod protokołem tak naprawdę nie ma znaczenia. Jeśli jest adnotacja osoby przeprowadzającej czynność, że przesłuchujący odmówił złożenia podpisu, to wystarczy. Nie jest prawdą, że podejrzany odmówił składania wyjaśnień, bo jeśli złożył oświadczenie, które było protokołowane, no to należy je traktować jako jego wyjaśnienie osoby przesłuchiwanej. Jak to było jeszcze, ta czynność była rejestrowana, nagrywana, tym lepiej. No też pewnie możemy wymagać od pana Wosia, który jest doświadczonym politykiem, był wiceministrem sprawiedliwości, aby jakoś ważył słowa i w ten sposób wypowiadał się o prokuratorach czy innych funkcjonariuszach państwowych, no ale publicznych, ale no tak jak powiedziałem, takie zachowanie nie jest niestety w postępowaniu karnym niczym nadzwyczajnym. Podejrzani, oskarżeni, skazani często tak się zachowują. No tak, dla pana to norma, każdy ma prawo do tego, żeby powiedzieć to, co chce, a sąd to zważy. Dobrze, moi mili, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Waszym i moim gościem na nasze specjalne życzenie i zaproszenie był sędzia Igor Tuleja. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się jeszcze zobaczyć i skomentować i życzę, żeby to rozgoryczenie
udało się jakoś rozmasować, panie sędzio. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę na koniec powiedzieć, róbmy swoje. Róbmy swoje, budujmy społeczeństwo obywatelskie. To jest najważniejsze. Walczmy o wartości. Nie oglądajmy się na polityków. I tyle. Dziękuję. Dziękuję. Sędzia Igor Tuleja, Bogusław Czyczotko, Radio Rebeliant. Do zobaczenia. Nie zapomnijcie o subskrypcjach i dzwoneczku. Dzięki.